Kochani, zebraliśmy się tutaj w takim skromnym gronie po to, aby po raz kolejny uczcić pamięć człowieka, wielkiego Polaka, którego każdy z was zna. Być może wielu z was podziwia, jest zafascynowany jego postawą, jego osobą, jego postępowaniem. I jest to bardzo ważne, żeby się zafascynować takim człowiekiem. Ale za mało. Fascynacja i podziw człowiekiem to jest jedno, ale trzeba jeszcze z tego podziwu i fascynacji pójść krok dalej, czyli wziąć przykład do postępowania. A dzisiaj chcemy spojrzeć na Jana Pawła II, który jest człowiekiem modlitwy. Człowiekiem, który modlił się całym swoim życiem. Nawet przez sen leżąc w kaplicy krzyżem. Więc niech to spotkanie dzisiejsze będzie dla nas okazją przybliżenia sobie tego człowieka w tym aspekcie. Modlitwy, która jest w zasadzie źródłem napędzającym nasze życie. Zaraz po Eucharystii oczywiście. Bardzo bym prosił z takich spraw technicznych o zachowanie kompletnej ciszy, ponieważ tutaj młodzi wasi koledzy, koleżanki będą mówić na żywo, bez mikrofonu, więc żeby usłyszeć ich dobrze, trzeba zachować całkowitą ciszę. Życzymy miłych wrażeń i wniosków na przyszłość, żeby modlitwa stała się wam bliższa. Jan Paweł II do polskiej sosny, gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną. Ty domowy mi prostaku, zakopiańska sosna, od matki i sióstr oderwana rodu, stoi się rodu pośród cudnego ogrodu. Jakże tu miłym jesteś gościem mem oku, bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku. I mnie także przyniosła pielgrzymka daleka, i mnie także w cudownej ziemi czas życia ucieka. Czemuś, choć cię starania czuły otoczyły, nie rozwinęłem wzrostu, utraciłaś siłę. Masz tu słońce i wrzosy zoślane, a przecież ląskie twoje biedno poschylane. Biedniesz, usychasz od kwietnej płaszczyzny i nie ma dla ciebie życia, bo nie ma ojczyzny. Nie zniesiesz wygnania tęsknoty, jeszcze trochę ziemnej słaty, a padniesz martwa. Obca ziemia cię pogrzebie. Drzewo moje, czy będę szczęśliwy bez ciebie? Papież wyłania się z modlitwy. W ten sposób zwierza się. Zostałem przeniknięty pierwszorzędną wagą modlitwy dla wszelkiego działania duszpasterskiego. Tak było na każdym etapie mojego życia. Zwłaszcza od 16 października 1978 roku. Dla wypełnienia swych coraz liczniejszych zadań duszpasterskich zagłębię się jeszcze bardziej w modlitwie, która stała się jego drugą naturą. To jedynie dzięki niej, połączonej z cierpieniem, może unieść sytuacje trudne i delikatne swojego sługi. Stał się papieżem, nie studiując książki, lecz na kolana. Po swoim wyborze powiedział: modlitwa jest pierwszym obowiązkiem Ojca wszystkich, pierwszym warunkiem jego służby całemu światu. Karol Wojtyła modlił się zawsze, ile tylko mógł. Jako młody kapłan zamykał się czasem w kościele, żeby się modlić. Leżał krzyżem na posadzce. Pewnego dnia, podczas wojny, ścigało go gestapo. Wszedł do mieszkania, zamknął drzwi i modlił się, leżąc krzyżem. Został ocalony. W książce o własnym powołaniu pisze: ten gest głęboko naznaczył moje kapłańskie życie i dodał: dla osiągnięcia pełni duszy trzeba rozpoczynać i kończyć każdy dzień modlitwą. Zgodnie z tą zasadą, jako papież modlił się na różne sposoby, niezmiennie, w każdym dniu i przez wszystkie lata. Wczesnym rankiem rozmyślał przed i po mszy świętej. Po południu odmawiał brewiat, potem różaniec. W każdy piątek, a czasem nawet codziennie, odprawiał drogę krzyżową. Po mszy świętej, odprawionej ze starannością i powolnością, 20 minut poświęcono dziękczynieniu. Zawsze na kolanach.
Nie pomijał też modlitwy wdzięczności. Po każdej podróży schodził do watykańskich podziemi, aby podziękować za opiekę świętemu Piotrowi. Nic nie może zahamować takiej siły podziemi. 13 maja 1981 roku po zamachu w czasie transportu do szpitala Gemelli papież modlił się. Następnego dnia po operacji odmawiał brewiat i świętą historię. Jan Paweł II praktykował modlitwę kontemplacji i uwielbienia, na przykład kiedy chodził po górach. W 1983 roku w Tatrach, opowiada kardynał Macharski, zatrzymaliśmy się przed cudem natury, strumieniem płynącym w lesie. Ojciec Święty podszedł do strumienia, pozostał długi czas nieruchomy, kontemplując go. Na koniec pochylił się, zanurzył dłoń i uczynił znak krzyża, gest duchowości świętego Franciszka, oddanie chwały Bogu. Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, pisklę i lew. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach. Z Jego światłem we włosach każde życie zaczyna. Ty, który chronisz biedne domki ślimaków i góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki Ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i potrzebujesz nas. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach. Z Jego światłem we włosach każde życie zaczyna. Pewna dziewczyna w Manili powiedziała: Ojcze Święty, to nie wiek się liczy, to Twoja młodość ducha, która karmi się głębokim związkiem z Bogiem przez modlitwę. Dziękujemy Ci za odwagę. 11 dzień papieski wzywa nas do doskonalenia modlitwy, której wzór mamy w papieżu Polaku.